dzisiejszy dzień podpisania umowy na kolejne 10 bramek ABC na polskie lotnisko cieszy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to kolejny krok ku nowoczesności i to zawsze cieszy, a szczególnie dlatego, że dotyczy to, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju wizytówki Polski, jaką jest polskie lotnisko, warszawskie lotnisko Okęcie. Po drugie, jest to kwestia sprawności obsługi pasażerów, szybkości ich obsługiwania. Tu trzeba powiedzieć wprost, że odprawa pasażera przez automat ABC to około 30 sekund, podczas gdy ręczne sprawdzenie wszystkich tych samych elementów przez funkcjonariusza Straży Granicznej zajmuje około 2 minut, a czasem dłużej. Więc ruch na lotnisku, na którym wiadomo, że te kolejki się tworzą, w ten sposób po prostu odblokowujemy. No i wreszcie bardzo ważny element to jest kwestia bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że tego typu automaty, które sprawdzają z jednej strony prawdziwość dokumentów, jak również weryfikują, czy osoba przedstawiająca dokument, dowód osobisty bądź paszport jest rzeczywiście posiadaczem tego dokumentu, a także czy przypadkiem nie figuruje na liście osób poszukiwanych, czy z jakiegoś powodu wymagających dodatkowej kontroli, że ta kontrola po prostu jest praktycznie stuprocentowo pewna. Dzisiejsze podpisanie umowy jest kontynuacją projektu z roku 2019, która doposaża lotnisko Okęcie w dodatkowe 10 bramek służące do automatycznej kontroli granicznej. Aktualnie na naszym lotnisku funkcjonuje 20 bramek typu ABC i te 10 dodatkowych, które będą montowane do 31 października, pozwoli w pełni wszystkie poziomy zabezpieczyć w automatyczną odprawę, jednocześnie pozwalając pasażerom na szybszą i sprawniejszą kontrolę graniczną przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa. Co istotne, bramki automatycznej kontroli granicznej będą wyposażone dodatkowo w czytniki do odczytu linii papilarnych, co pozwoli podnieść jeszcze bardziej poziom bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy państwowej.